Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Mieszkamy TV. Jeżeli jeszcze nie widzieliście poprzedniego odcinka, w którym pokazywaliśmy Wam mega zmiany, które powstały w naszym mieszkaniu, to koniecznie zobaczcie, tutaj będzie link. Dajcie kciuka w górę dla Słonia i Lwa, dla Mieszkamy TV i subskrybujcie koniecznie, jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście. Wolę strasznie by chciał dostać przycisk, więc zbieramy 100 tysięcy subów. Także, co ja pokazuję, subskrybujcie na dole. I słuchajcie, dzisiaj będzie update remontowy i żarówkowy, powiedzmy. Nie, słuchajcie, chcemy już rozpakować wszystkie lampy i załadować żarówki i zobaczyć, jak pokazać Wam jeszcze raz, jak to wygląda, gdyż nie będę za dużo opowiadać, żeby Was nie zanudzać, ale status remontu wygląda tak, że mamy już część mebli, może nie w takim... Korpusy. Zobaczycie, to Wam mebli. Pokażemy, po prostu mamy cały salon leżących mebli. Wygląda to, jakbyśmy mieli sobie zabudować całe mieszkanie. Naprawdę tak wygląda, jakbyśmy... Ale nie bójcie się, to tylko sprawia takie wrażenie. Sporo jest faktycznie tych mebli, ale to nie będzie tak, że sobie zawalimy mieszkanie, tylko na razie one tak leżą i to tak wygląda jak labirynt. Więc jeszcze tylko fronty. I już niedługo będziemy się wprowadzać, więc tak, już nie będzie jakichś takich ciężkich prac malarsko-szlifiersko i różnych brudzących, nazwijmy to, więc chcemy już rozpakować lampy, wkręcać żarówki i to Wam też dzisiaj pokażemy, bo Wam pokazywaliśmy te lampy, ale chciałabym Wam jeszcze je pokazać takie w pełnej okazałości. Pokażemy Wam drzwi, pokażemy Wam kominek, ale tylko kawałek. A to się przekonacie, dlaczego. Dobrze. Zobaczycie, dlaczego. Tylko fragment kominka Wam pokażemy. I co jeszcze? I to wszystko. Podłogi są znowu... Nie widzicie tu chyba kawałeczek w rogu. Podłogi są znowu zakryte, żeby po prostu jak będą noszone meble, żeby się nie porysowały. Także to nie jest tak, że jakoś sobie, nie wiem, tu wykładzinę zmieniliśmy czy coś. Tylko są zakryte. No i tak. I później jak już będą meble, to jeszcze raz wejdą panowie z ekipy, żeby położyć listwy przypodłogowe i wtedy nagramy Wam upragniony film o sztukateriach, kiedy już wszystko będzie gotowe, bo listwy będą kładzione już po meblach. I co jeszcze będą robić panowie? A, no tam właśnie kibelek będą mogli zawiesić, jak już będą meble. No tak, jakby wszystko, czego nie ma teraz, jest niezrobione, dlatego że najpierw muszą być meble. Tak jest. Ale to dla Was nie jest ciekawe, pokażemy Wam. Pokażemy Wam. I fajnie, że tak się dopytujecie cały czas, kiedy nowy odcinek i czekacie z niecierpliwością. Nagrywamy, jak tylko jest coś do pokazania. Nie trzymamy Was w niepewności, naprawdę. A już niedługo to będzie się tak mega zmieniać i już będziemy dużo nagrywać. I mam nadzieję, będziemy nagrywać już tu mieszkając. Tak, jak się pojawią meble, to też będzie okazja do pokazywania jakichś tam dekoracji. Nie mam jeszcze nic na okna, myślę, że to też będzie ciekawa zmiana. Oj tak, z oknem mamy mega problem, bo mamy je wysokie, niewymiarowe i też tutaj jest taki jeden element, który nam utrudnia założenie takich tych tradycyjnych, takich tych mega popularnych roletek. Więc tak, szukamy na okna czegoś głównie. Ale myślę, że już mniej więcej mamy wymyślone, co to będzie, na pewno Wam to pokażemy. No i co, jak już będą meble, to już będzie można się przeprowadzać. To już będziemy się przeprowadzać. Już będziemy mieszkać i wtedy też będzie, bo zawsze się pytacie, co, kiedy skończy się remont. Nie martwcie się, mamy jeszcze więcej pomysłów i będzie dużo ciekawych filmów o urządzaniu i subskrybujcie, tak? Pokazujesz, subskrybujcie. A ja nigdy nie wiem, czy to jest, czy to się odwraca, czy jak odwraca. To... Nie, prawa. To jest tu, moim zdaniem, czy tu? Tu? Chyba. Nawet jak jest tu, to też subskrybujcie. Dobra, a my uciekamy i teraz... Zabieram się za wkręcanie żarówki. I jeszcze pokażemy Wam te lampki natynkowe, o które było tyle pytań. One były taniutkie. Tak jest. I znaleźliśmy pudełko i znaleźliśmy jedną taką lampkę, bo trudno to pokazać na suficie, więc zaraz Wam to pokażemy. Dobra, już nie gadam więcej, tylko przechodzimy do pokazywania. Okej, to są te lampki natynkowe, które mamy w salonie, w przedpokoju, no w wielu miejscach.
I one tak wyglądają tutaj, ich właśnie nie widać, bo to jest po prostu taki punkt świetlny, ale natynkowy. I zaraz Wam pokażemy, jak to wygląda. O, i zobaczcie, lew wynalazł Joliet Krillamp. I to dokładnie wygląda. I to kosztowało ile? 13 zł? Za jedną jakoś tak. I nie było drogie i nie musicie, nie wydawajcie na to dużo pieniędzy, bo to jest, i to jest takiej szczotkowanej jakby bieli, to nie jest... Nie, to jest malowane, malowane proszkowo. Matowe, aluminium, solidna rzecz, bardzo prosty sposób montażu. No i tyle, i tak to wygląda, także no my mamy takie, ale na pewno ich znajdziecie sporo gdzieś w internecie czy w sklepach. Nie ma tu żadnego jakiegoś producenta, ale no... O, tak to wygląda, więc to są te lampki. Okej, a ja teraz będę zabierał się za montowanie żarówek w toalecie. Nie kibelku. Nie kibelku, w toalecie. Nie kiblu. Tak jest. Zastosujemy tam takie fajne żaróweczki, to są ala Edisony, bo jest to żarówka LEDowa, taka oldschoolowa, ona daje takie bardzo, bardzo ciepłe światło. No a przede wszystkim jest po prostu bardzo ładna, jest taka designerska, no głównie dlatego ją tak, wybraliśmy ze względu na wygląd. Bo nasz żyrandol, to jest żyrandol. Nasz pająk w toalecie może nie wyglądać za efektownie, ale właśnie po kręceniu tych żaróweczek będzie pięknym pająkiem. A zaraz Wam pokażemy, o co chodzi, zobacz. Okej, więc żyrandol tak wygląda, jest przepiękny i pokażę Wam, bo ta część z dołu wygląda jakby to było srebrne, a ja Wam pokażę jeszcze, spróbuję się nie zabić i wejść na drabinę i pokażę Wam go w ogóle z bliska i zobaczcie, to jest kutek mód, już Wam pokazywałam poprzednio, wrzucę Wam linki i dokładne nazwy w opisie jak zawsze, ale zobaczcie, że to są takie szklane rurki. Przepięknie to wygląda. Nie wiem, czy aparat to odda, ale jak słońce na to świeci albo pada światło, to daje taki piękny blask. I jestem w szoku, myślałam, że to jest całe takie z tego samego materiału, co tutaj reszta, a nie, to są po prostu szklane takie pręty. Piękna jest ta lampa, ale zademonstrujesz, jak tu stoi ściemniacz. Tak jest. Jeszcze możecie, żeby to zobaczyć. O, widzicie? Tutaj mam jeszcze ściemniacz, więc mogę sobie regulować to światło. Może jeszcze trochę pokażę, że... O! Widzicie? Że może być bardzo ciemno albo bardzo jasno. To jest super, bo ja też lubię taki efekt, bo fajnie sobie czasami wyregulować, czasami macie nastrój, że chcecie się obudzić i potrzebujecie mocno oświetlone wnętrze i dajecie na full, a czasami chcecie się tak wyciszyć, wtedy takie przyćmione światełko jest super i ściemniacze do tego są ekstra, bo nie trzeba kilku lamp, tylko macie jedną, która Wam daje kilka efektów świetlnych. Wygląda ściemniacz. Też Wam wrzucę pod spodem, już Wam pokazywaliśmy, ale wrzucę Wam jeszcze na wszelki wypadek serię, model i wszystko, żebyście wiedzieli. Skręciliśmy wszystkie żarówki, więc wszystko nam się już świeci, więc będzie widniej i zaraz będziecie mogli zobaczyć nasze nowe drzwi, ale
Jeżeli byście chcieli zobaczyć, to tutaj właśnie wszędzie są meble. Jeszcze są, a tam jest nasze łóżko, a tu jest nasza lodówka. W ogóle pytaliście o tą lodówkę, jak ją znajdę i znajdę gdzieś link, to wam wrzucę pod spodem. Ona jest taka czarna, dwudrzwiowa. Ja ją, bo ja ją we vlogu pokazywałam, nie namieszkamy. To mamy jeszcze czarną lodówkę z nowości. Zapakowaną tu są, właśnie leżą sobie różne korpusy. Tu jeszcze, co tu jest? Tu jest piekarnik i... Pralka. Pralka? Pralka. No i tu jest niestety nasz kominek, chcieliśmy wam pokazać. Tak, chwilowo tak to wygląda. Jest niedostępny. Tak. Tutaj reklama Boża. No więc tak to wygląda. Mamy tutaj trochę mebli, ale co najważniejsze, pokażemy wam. Zobaczcie, tutaj kutki nasze. Też wam wrzucę link i nazwę pod spodem. Włożyliśmy żarówki. Nie no, ja nie mogę, po prostu przepiękne są te lampy i pięknie wyglądają i strasznie mi się podobają. Strasznie mi się podobają. Ale największy update, na który tak długo czekaliśmy i specjalnie wkręcaliśmy żarówki, żeby było dobrze. Coś wlazłam. Dobrze widać, to są tadam, tadam, nasze drzwi. Drzwi mamy białe, przylgowe. Tak jest. Przylgowe? No i co jeszcze o nich można powiedzieć? I tyle. Są drewniane, bardzo dobrze wykonane. To nie jest żadna okleina, nie żadne takie, wiecie, badziewia, tylko są drewniane i... Malowane metryskowo, są matowe. Nie, to jest półmat. To jest półmat, wybraliśmy. To tak. Jest półmat, wygląda bardzo ładnie. Klamka zupełnie tradycyjna. Klamkę wybieraliśmy tak w locie, ale wiecie co, nie chciałam ani nic bardzo stylizowanego, ani nic bardzo nowoczesnego. Ona jest taka w pół drogi, także no pasuje nam. Wszystkie drzwi mamy właściwie takie same. Wszystkie mamy takie same, oprócz tych. Poza tymi jednymi i naprawdę te są najładniejsze. Najładniejsze i ten efekt jest super. Tak. No i tutaj wszystkie drzwi. Nie będę wam wszystkich drzwi pokazywać, są takie same. Te są najładniejsze. Te, które tutaj właśnie mają oddzielać przedpokój już od naszej łazienki i sypialni i garderoby. Jeszcze się cofnę. Się, nie mam jest, tu właśnie jak chyba... Chciałbym powiedzieć, że to jest najbardziej skończona część naszego mieszkania, bo ona tak. Już jest tak właściwie tak, jak już będzie. I bardzo ją lubię. Bardzo mi się podoba. Efekt jest po prostu... Jeszcze tu czegoś szukamy, takiej ładnej konsoli. Ja już zamówiłam 3 i żadna nie spełniła oczekiwań, ale tu jeszcze, bo tutaj są drzwi wejściowe i tu bym chciała lustro i konsolę. Coś takiego, wiecie, wąskiego, żeby tu nie zagracić przejścia, bo patrzyłam na komody, ale komody są za szerokie, no nie wiem, zobaczymy. Na razie wolę nic nie kupić, nic nie mieć, niż coś, co by mi się nie spodobało, także o, na razie nic nie ma. I tam są te drzwi, one są też, no to są takie same, tylko z takim mlecznym szkłem, że widać światło, ale nie widać, co tam jest. Ok, więc kończymy vloga z naszego ulubionego miejsca, z przedpokoju. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie kciuka w górę. Subskrybujcie. Subskrybujcie dla lwa. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie komentarz, zostawcie kciuka w górę i bądźcie z nami. Będzie niedługo bardzo dużo filmów. Trzymajcie się ciepło, buziaki.